Witajcie bez ładu i składu. Jesteśmy w Krośnie na pokazach lotniczych. Food trucki, to wszystko, może nie będę aż tego tak bardzo pokazywać. Chyba że tam są drony i takie inne tam, to się później tym za chwilę pójdzie. Przed chwilą był pokaz żelaznych. I chyba ktoś będzie leciał za chwilę. Żelaźni to są. Tej drony. Ale kopcik. Trochę nierówny jest teren, więc aparat na pewno częsie. Dużo atrakcji pozamykanych. Ciekawe, na ile mi baterii starczy. Wolałbym sobie chyba zostawić na samoloty. No nie rzucaj, bo to się połamie. Tutaj jest jakiś bolid. Silnik od Opla. Chyba nawet tego, co ja miałem. Tutaj wyroby ze szkła, w końcu tu Krosno. Tutaj koleś chyba robić coś ze szkła. Zwierzątko.
chyba tam jest. Nogi robi, to jeszcze potem głowę by dołożył. To jakieś technologie. Spytaj się, czy presle są za darmo. Co? Czy te presle za darmo? Tu jest telewin, na którym pokazują samoloty, jak latają. Lecą następne samoloty. Niby z Mielca. Także mu usłyszał. Dzieci mają zabawkowe samoloty. Tutaj widać, że są różne atrakcje dla dzieci. Jakaś rakieta. Zdjęcia chyba. Ja chcę sobie samolot zrobić. Kino 5D. Tutaj są militaria jakieś. Tylko to będę pokazywał na szybko. Bo chcę sobie zostawić baterię na samoloty, na doki, nie wiadomo na co. Tu jest plac zabaw, byk. Rakieta, jakiś stragany z zabawkami. Ile to takie stoi? Zabawki na wiatr. Są samoloty. Tam są samoloty. No widzę. Skończę tutaj. Lecę dziadka. Tu jakieś koty. Kasi by się spodobały. Jakieś pająki.
tu są samoloty. Co? W latawce. Kołacze. Przyprawy i sery. Sklep z militariami jakiś. Masz maskę. Nie gada. Chodź, zobaczmy się. Tam była papesza. No. Mógłbym sobie kupić taką, czy musiałbym sobie ja chcę to zdjęcie z karabinem. Bardzo proszę zjawić się w Katowicach sceny, bo około godziny 16 będzie rozwiązanie konkursu i dowiemy się, kto przekręci się samolotem do Katowice. Chciałbym cię pomadać, jest tutaj z nami przy scenie cały i zdrowy. Leci Skytruck. Proszę zobaczyć. Potężny, można by powiedzieć, samolot transportowy. A w powietrzu, jak listek, przepięknie się utrzymuje. Nieprawdopodobnie stoi w miejscu. Minimalną. Takie latanie, że chce się obserwować. M28. Prosto z mięsa. Biedna dziewczyna marznie. Przytuliłby. Nie? Dobrze, że to nie kończy. O, ja.
Państwu obiecaliśmy. Duże ognia, wybuchy i prawdziwa pierwsza wojna światowa w powietrzu. Myśliwce angielskie, zapytkane i SE-5 i w powietrzu także triplane, czyli trójpłatowiec. Fokker DL-1. I obie bazy bronią się, a do tego wszystkiego jeszcze trzeba przecież prowadzić walkę powietrzną. Taką kołową walkę powietrzną, jaką Państwo teraz właśnie obserwują. W samolocie NC-5 jest strzelec pokładowy, który cały czas próbuje bronić się tylnej półsfery brytyjskiego samolotu przed atakami Fokkera DL-1. Ale bombardier! Ale jak benzyna i mąka. Jak fajna. Tam tak się robiłem. Wszystkie siły zaangażowane. Jest i artyleria przeciwlotnicza. Działa tak zwane flak, które cały czas próbują ostrzeliwać brytyjskie samoloty. No i niestety, Fokker Eindecker, jak się okazuje, już nie poleci. Więc Niemcy ponieśli dotkliwe straty. Oni prawdziwie. Proszę obserwować to, co dzieje się, szanowni Państwo, na ziemi. Prawdziwe przedstawienie, wykonanie Pterodactyl Flight. Ciasne zakręty, walka kołowa. O, właśnie ciasne, cholerę widziałeś? O, ale ja tam to by się nie. Replika samolotu SE-5 już na ziemi. Wow. Na żywo takie ciasto już nie widziałem, a ty? Nie wiedziałem nawet, że się tak da samolotem. A się dlaczego? No nie. Samochodami się da, to jest samolot. Opatrz autko, jakie fajne. Chyba takie masz. To jest wojowskie.
Jakiegoś ptaka może zastrzelić. O, widzisz Iguś? Jedzie autko! Myślę, że tu koło nas będzie. Rozwalą mapę! Rękaz już, że angielski pilot wypatrzył, że jedna z ciężarówek próbuje uciec. No i rzeczywiście ta bomba trafiła idealnie w cel. Auto! O Jezu! Pan ma się parikerka? Nie, pan uciekł! Wiesz? Pan uciekł z tego auta? Uciekł! Dobrze, że chcesz? I mnie szkoda? A to nic! Dużym samolotem nie zrobisz, ale małym zrobisz ciasne. I tylko słychać silniki katowane momentami na najwyższych obrotach. Aby zdobyć wysokość, aby oszukać przeciwnika, aby wyjść. Wow, jak dla ręcznym. Wyjść na jego godzinę 6, usiąść mu na ogon, jak to się mówi w żargonie pilotów wojskowych. Proszę zwrócić uwagę na manewrowość tych samolotów. To jest nieprawdopodobne, ciasne, obciągane zakręty. Może mi też wiele się dzieje. Oni tam mają duże miejsce, ale ten się zawrócił prawie w miejscu. Manewrował, aż w końcu udało się i Fokker ciągnąć smuszkę do mu. Rzeczywiście widzą Państwo, są problemy ze sterownością. Piękne to przedstawienie Pterodactyl Flight. Mam przyjemność widzieć ich bodaj czwarty raz i ciągle pięknie ogląda się to przedstawienie. No i tak się rozwali.
Ale śmucha. To jest na niby, bo pewnie dym. Ale autko to jest na, nie na niby zasilane. Autko nie. Tak, autko. O, już się nie pali. I niemiecki Fokker DR1 z rannym pilotem już powolutku dotyka połowy ziemi. Jak Państwo słyszeli, jeszcze minutę będzie utrzymywał się w powietrzu, a wszyscy z Państwa, którzy brali udział w konkursie odlotowym w górze, zapraszamy w pobliżu sceny za moment wręczenie nagród, a przede wszystkim głównej nagrody biletu lotniczego na lot widokowy. Fundatorem głównej nagrody jest firma Aerostar Aero z Mielca. Dzisiaj przymierzymy oddać 3 dni za pomocy. Została skrewka gastronomiczna jeszcze. Zakręcone ziemniaczki. Lizaki. Te szklane zwierzątka najbardziej bym chciał jeszcze. Gofry. Cukierki. Tak jak wszędzie. Ziemniaczki? Tak, ziemniaczki do tego? Czy... Te frytki z ziemniaczkami? Po ile są? Też drogie w kusi. Zagrałem to. 10 zł napisało. Jak takiego szaszłyka? Szaszłyka? Mało i drogo. I... 10 zł za 100 gram? No. Ale oszukują na ten skurwysyny. Se wymyślili na festynach coś takiego, że piszą 10 zł za 100 gram, a normalnie naładują ci 300 gramów czy coś takiego, albo 150 czy ileś tam. I często jeszcze tak bywa, że nie mają wydać reszty i kupisz sobie kiełbaskę czy coś, 30 zł nie twoje. Tutaj piwo. Chodź wypijesz. Chciałem się znaleźć pod nim, ale nie zdążyłbym. Ale cicho nawet jest, nie jest głośny jakiś. Super. Wiktor się pyta, gdzie jesteście. No powiedz, gdzie jesteście. No, jesteśmy na... Jesteśmy no, na... Ja tam jestem kiebowali, czy nie ma nic ponad taka będziemy kichać.
zatrzymać. Jak ma krótki start, to by już wystartował szybko. Kilka rzeczy, które mi się udało zdobyć. Precel z Krosna. Klocki Kobi. Dron. Trzeba było odpowiedzieć na konkursowe pytanie. Jestem zdziwiony, że babka dała mi w ogóle te klocki i to wszystko, bo było dużo dzieci. Łuski ze ślepaków z tamtej wojny rozdawali piloci. Łuska ze ślepaka. Jeszcze taka. To z niemieckiego samolotu. Prawdopodobnie. Udało mi się wybić także trzy monety. Wybić, zdobyć. Na tych trzech monetach piszę tak. Tu jest chyba coś po łacinie, albo nie wiadomo po któremu. A tutaj jest... Na tej monecie jest niewyraźnie. Ale... 650 lat. Miasta. Jasła. 2015. Tutaj nie mam pojęcia, co jest napisane. Może ktoś z was będzie. Następna rzecz to jest samolot z gąbki. Dzieci sobie wycinały takie samoloty. To jest tył skrzydła, to jest tu. I po prostu się wsadza tam. Tutaj też są dziury. Za chwilę go złożę, to zademonstruję. I trzy samoloty do wycięcia, takie same. Po prostu trzy arkusze mi się wzięły, bo były sklejone ze sobą. Prawdopodobnie jakieś dziecko wylało klej czy coś takiego. Historia była z tym taka, że babka mówiła, że trzeba to złożyć na miejsce, a ja mówiłem oj tam, i sobie wziąłem tyle. Złożyłem piankowy samolot. Po jakości wykonano nacięć elementów. Domniemam, że nie robiło tego dziecko, tylko osoba dorosła. Bo na przykład jeżeli chodzi o skrzydło, to tu są dwa nacięcia, jedno i drugie, które się klinują w tym wszystkim. Myślę, że dziecko nie byłoby w stanie wykonać precyzyjnie takiego cięcia dwóch takich idealnych cięć. Po prostu prawdopodobnie wolontariusze, nie mam pojęcia, ale domniemam, że wolontariusze zrobili kilkanaście tych samochodów i na początku rozdawali dzieciom.